całą imprezę bakteryjną, która się nam dzieje, już nawet mikroskopu nie potrzeba. Dzień dobry, witajcie na kanale Koret. Dzisiaj będzie o tym, jak pogodzić pielęgnację z treningiem. Stąd ta sportowa bluzeczka, ale też trochę glam, sportowa elegancja. Zawsze mi się podobał ten zlepek słów. Pielęgnacja i trening. Niby taka prosta sprawa, ale jak przychodzi co do czego, to w sumie pojawia się tutaj sporo pytań. Czy myć twarz? Czy tylko po? Czy i przed i po? Czy nakładać SPF? Czy robić całą pełną pielęgnację? Więc ugryziemy sobie tutaj ten temat z różnych punktów widzenia. Zawsze powtarzam, że pielęgnacja wymaga strategii. Słowem wstępu jeszcze dodam, że jeśli trenujecie albo planujecie zacząć, to dla skóry to jest rewelacyjny wybór, ponieważ podczas wysiłku fizycznego poprawia się krążenie, co za tym idzie poprawia się transport składników odżywczych. Na dodatek podczas ćwiczeń człowiek się relaksuje, jest redukcja stresu, więc to wszystko pozytywnie wpływa na taki zdrowy, skórzany glow. Pierwszą kwestią jest makijaż i trening. Oczywiście idealnie byłoby ćwiczyć bez makijażu, szczególnie w przypadku takich skór, które mają tendencję do zaskórników, do wyprysków, no skór tłustych, ponieważ podczas treningu rozszerzają się pory, ujścia mieszków włosowych i niestety makijaż głębiej tam w nie wchodzi. Do tego jeszcze podczas treningu gruczoły wydzielają więcej łoju, gruczoły potowe więcej potu, więc te wydzieliny plus taki ciężki makijaż to jest takie kombo, które no zwiększy prawdopodobieństwo powstania kolejnych wyprysków. Więc wniosek z tego taki, że ciężki makijaż lepiej jest zmyć do treningu i nie ma wtedy potrzeby robienia całej pełnej pielęgnacji, tylko wystarczy nałożyć jakiś lekki krem, żeby skóra podczas ćwiczeń nie była taka naga. Ale jeśli ćwiczycie z samego rana, to sprawa jest o wiele prostsza, ponieważ tą całą poranną pielęgnację można sobie właśnie zarezerwować na po treningu i po pielęgnacji robić makijaż. Wtedy tutaj nie ma większych kombinacji. Z drugiej strony, jeśli to jest taki lekki makijaż, powiedzmy lekki krem BB, tusz do rzęs, tusz do brwi i na dodatek nie pocicie się jakoś bardzo podczas tych treningów, no to już niekoniecznie z tym zmywaniem. Poza tym też dochodzi tutaj kwestia komfortu psychicznego. I szczerze mówiąc, nieraz w internetach trafiłam na takie wręcz agresywne opinie, takie Jezu, jak one mogą ćwiczyć w tym makijażu, przecież to jest po prostu głupota. Jeszcze za tym idą jakieś wręcz obelgi. Sorry, ale może taka osoba czuje się po prostu niekomfortowo ćwicząc zupełnie bez makijażu i ten lekki krem BB, który wyrównuje jej koloryt, po prostu sprawia, że będzie się czuła pewniej podczas ćwiczeń. Może to jest osoba, która dopiero zaczyna chodzić na siłownię i generalnie czuje się tam zagubiona, a jeszcze miałaby paradować bez makijażu, do czego nie jest przyzwyczajona tak na co dzień w miejscach publicznych. Więc to jest naprawdę wybór każdego z nas osobna. I jeszcze taką ostatnią kwestią w kontekście tego makijażu jest to, że dużo zależy też od formy aktywności, bo jeśli jest to taki trening cardio, podczas którego po prostu wylewamy siódme poty, no to tak, no faktycznie dla skóry byłoby lepiej zmyć makijaż, ale jeśli jest to taki trening statyczny, powiedzmy ćwiczenia oddechowe, relaksacyjne, jakieś rozciąganie, no to już bez przesady. Nie widzę tutaj przeszkód, żeby ćwiczenia oddechowe wykonywać w makijażu. Kolejny punkt to jest trening i SPF. Czy używać kremu z filtrem do treningów? Oczywiście tutaj odpowiedź zależy od tego, czy będziecie wystawieni na działanie promieniowania. Bo jeśli wstajecie wcześnie rano, zabieracie się za poranną jogę, a za oknem jest taka szarówa czy nawet mrok, no to nie ma oczywiście najmniejszego sensu. Ale jeśli ćwiczycie na zewnątrz albo musicie dotrzeć na siłownię i to nie jest kwestia minuty, ale powiedzmy 30 minut, no to tak, to wypadałoby się tym SPF-em wymazać. Szczególnie z naciskiem na ten trening na zewnątrz, bo z czasem jak dojdą jeszcze wakacje, upały, mocne słońce, to zwiększa się dodatkowo ryzyko poparzenia, więc wtedy koniecznie trzeba pamiętać o tym SPF. Ponadto też są takie specjalne SPF-y dla sportowców, wodoodporne, które są bardziej odporne na pot, no bo jednak jak człowiek się poci, no to ta ochrona też się zmniejsza, ponieważ SPF spływa razem z potem. Ewentualnie jeszcze rozwiązaniem są ubrania UPF. UPF to jest taki SPF dla ubrań. Kolejny punkt to jest pielęgnacja okołotreningowa, czyli już teraz konkretnie jak sobie tą pielęgnację z treningiem poukładać. Dużo tutaj zależy oczywiście od tego, kiedy ćwiczycie, czyli pora dnia, od tego, co macie na twarzy, od formy aktywności, czyli takie rzeczy, o których już troszeczkę powiedzieliśmy sobie wcześniej. Ja jestem zwolenniczką trenowania albo rano, albo wieczorem, właśnie z tego względu, że wtedy najłatwiej sobie to poukładać z pielęgnacją w taki najkorzystniejszy dla skóry sposób. No ale wiadomo, że sytuacje są różne i czasami nie da się o tych porach akurat trenować i trening wypada w ciągu dnia. W każdym razie, jeśli bierzecie się za trening z samego rana, to nie widzę sensu, żeby myć twarz przed treningiem albo żeby wykonywać w ogóle całą pełną pielęgnację poranną przed treningiem. Wtedy wystarczy nałożyć SPF, jeśli wychodzicie na zewnątrz, albo nałożyć lekki, nawilżający krem, szczególnie właśnie jeśli macie skórę suchą, wrażliwą, jeśli budzicie się z takim uczuciem ściągnięcia. I dopiero po treningu, razem z tym potreningowym prysznicem, wykonać całą poranną pielęgnację. Jeśli chodzi o trening w ciągu dnia albo wieczorny, załóżmy, że tutaj mamy pełny makijaż, no to wtedy wypadałoby go zmyć do tego treningu i nałożyć lekki krem na skórę. Absolutnie nie ma tutaj potrzeby robienia całej pełnej pielęgnacji, to jest zbyt czasochłonne i pełną pielęgnację zostawiamy na 2 razy dziennie, czyli rano i wieczorem. Ale jeśli cały dzień nosicie SPF z kolorem albo właśnie krem BB, w każdym razie coś lekkiego na twarzy i zabieracie się do tego treningu popołudniowego albo wieczornego, no to nie ma większej potrzeby, żeby to zmywać do treningu i dopiero umyć twarz po treningu. Jeśli to jest trening w ciągu dnia, to wtedy wystarczy nałożyć lekki krem plus SPF. Jeśli to jest trening wieczorny, no to wtedy już można wykonać całą wieczorną pielęgnację. Powiem Wam, że ja właśnie tak robię, że trenuję wieczorami po to, żeby po treningu zrobić już taką całą, pełną wieczorną pielęgnację i bardzo często trenuję z BB na twarzy i to jest BB, w którym chodzę cały dzień i po prostu go nie zmywam specjalnie do treningu i w dzień treningowy po prostu jakoś się tak specjalnie nie maluję. I nie zauważyłam, żeby moja naprawdę problematyczna z natury skóra jakoś bardzo na tym cierpiała, ale dodam, że jakoś niespecjalnie się pocę podczas treningu, trenuję z wolnymi ciężarami i z maszynami, ale nie leją się ze mnie siódme poty. Ponadto też jeszcze mam taką swoją specjalną procedurę pielęgnacyjną po treningu, o której powiem w kolejnym punkcie. Wiecie, chodzi po prostu o to, że zbyt częste mycie twarzy też nie jest dobre i zbyt częste zmywanie tych wydzielin skóry zaburza prawidłowe funkcjonowanie skóry. Więc jeśli ktoś ćwiczy naprawdę bardzo często, na przykład 5 razy w tygodniu albo w ogóle dzień w dzień i zależy tej osobie na dobrej kondycji skóry, to naprawdę warto jest tak to sobie czasowo poukładać, żeby mycie twarzy odbywało się standardowo, czyli 2 razy dziennie, maks 3, a nie 4-5 razy dziennie. Kolejny punkt to dodatkowe tipy pielęgnacyjno-treningowe. I tutaj właśnie zdradzę Wam ten mój rytuał. Za każdym razem w wieczornej pielęgnacji, w dzień, kiedy miałam trening, wprowadzam sobie kwas salicylowy. Kwas salicylowy to jest taki składnik, który jest rozpuszczalny w tłuszczach, który lepiej wnika w pory. On będzie tutaj działał właśnie tak przeciwzaskórnikowo. Więc jak nadchodzi wtorek i piątek, to wiadomo, że w wieczornej pielęgnacji u Karoliny aktualnie jest kwas salicylowy. To jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jeśli wybieram się gdzieś na zabieg do gabinetu, powiedzmy na kwasy Hydrafacial, Dermapen, no to wtedy staram się po takim zabiegu gdzieś tak 2-3 dni w ogóle nie trenować. Jeśli w zaleceniach pozabiegowych będziecie mieć wskazane, żeby jeszcze dłuższą przerwę zrobić od treningów, no to robicie dłuższą przerwę tak, jak jest w zaleceniach. Kolejna rzecz. Jeśli macie skórę, która bardzo łatwo się czerwieni i chcecie to trochę zneutralizować, to rozwiązaniem tutaj będą albo właśnie te kremy BB, albo SPF-y z dodatkiem pigmentu, albo takie kremy, które są typowo neutralizujące. One są takie troszeczkę zielonkawe i przykładem takiego kremu jest Dr. Jart Cicapair, wersja w słoiczku. Jest też z Medic Aid, ale on jest naprawdę bardzo zielony. Ja miałam próbkę tego kremu i u mnie na twarzy ta zieleń się cały czas utrzymywała. Po prostu ja chodziłam z taką zielonkawą twarzą, no ale jeśli ktoś ma większą skłonność do czerwienienia się niż ja, to może w przypadku takiej osoby bardziej by to się neutralizowało. I jeszcze trzeci przykład to Calming Down Cream z marki Cell Fusion. On ma taką leciutko zielonkawą barwę, której kompletnie nie widać po rozsmarowaniu, a czerwone miejsca są takie właśnie zneutralizowane. Kolejne info jest dla osób, które mają trądzik i biorą odżywki białkowe. Istnieje prawdopodobieństwo, że te odżywki białkowe bazujące na takich składnikach wziętych z mleka krowiego mogą ten trądzik nakręcać. Podkreślam, że no, nie musi tak być, ale jeśli zauważycie, że wasza skóra źle reaguje na nabiał, no to wtedy warto na poczet skóry przerzucić się na takie odżywki wegańskie. Kolejne tipy to przypominajki z takiej okołotreningowej higieny, czyli dezynfekowanie sprzętu na siłowniach publicznych, co swoją drogą powinno być obowiązkowe z racji COVID-a. Niedotykanie twarzy podczas ćwiczeń. Jeśli jest faktycznie taka potrzeba, żeby tą twarz jakoś przetrzeć, no to robimy to dedykowanym ręczniczkiem do twarzy, a nie takim uniwersalnym do twarzy, stóp, ciała, pupy i dezynfekowania tych sprzętów. Nie, to musi być taki osobny do twarzy i używamy go w taki sposób, żeby nie pocierać twarzy, a delikatnie przykładać, żeby po prostu jej nie podrażniać. No i na każdy trening, żeby ten ręczniczek zabierać czysty, a nie taki zakiszony w torbie, taki zaśmierdziały. Czasami jak tak obserwuję, to mam wrażenie, że niektórzy wręcz takie sztywne wyciągają z torby ręczniki, że tam widać od razu gołym okiem całą imprezę bakteryjną, która się tam dzieje, już nawet mikroskopu nie potrzeba. I w sumie ta sama zasada świeżości, tyczy się też oczywiście ubrań treningowych, żeby na każdy trening były one świeże. Szczególnie jeśli dotyczą was wypryski na skórze ciała, na przykład dekolt, plecy, pośladki, uda i tak dalej. Jeśli faktycznie mierzycie się z takimi wypryskami na ciele, to spróbujcie wprowadzić sobie do pielęgnacji jakiś kwasowy produkt na ciało. U mnie osobiście najlepiej się sprawdzają toniki kwasowe do pielęgnacji skóry ciała. I używam ich tak, że po prysznicu, takim potreningowym, osuszam ciało, nakładam tonik, szczególnie w takie strategiczne miejsca, czyli gdzieś okolice łokci, uda, pośladki, takie wiecie, no bardziej wystawione na rogowacenie miejsca, i jak się z grubsza wchłonie, to jeszcze dokładam balsam do ciała. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Kolejny film będzie o najpopularniejszych mitach i błędach dotyczących trądziku. W międzyczasie zapraszam was również na Instagrama oraz do obejrzenia innych filmów z mojego kanału i do zobaczenia w następnym odcinku. Buziaki! Jezu, przypomniały mi się moje początki z siłownią. Anegdotka. Dokładnie 6 lat temu, jak zaczynałam raczkować w temacie treningów, zapisałam się na taką damską siłownię i byłam tam kompletnie jak dziecko we mgle, nie wiedziałam zupełnie jak korzystać z tych maszyn, więc poszłam sobie na jakieś zajęcia grupowe, ekspres brzuch, nie, to były brazylijskie pośladki, to było coś z nogami, na pewno te klimaty. I jako że moja kondycja wtedy była po prostu zerowa, jak nie na minusie, to po pierwszej rundzie ja już nie mogłam i powiedziałam, że pas, ja dalej nie ćwiczę. I wtedy wśród tych wszystkich dziewczyn włączył się taki girl power. Zaczęły mówić: nie możesz się poddać, dasz radę, jesteśmy z tobą. No i z takim dopingiem to mi było nawet głupio zrezygnować. Więc co, no dałam radę, doćwiczyłam do końca ten trening, tylko później problem był taki, że nie mogłam wyjść z siłowni. Miałam tak sztywne, spuchnięte nogi, a ta siłownia jeszcze była na piętrze. Masakra. Już nie mówiąc o tym, że przez kolejny tydzień wstawanie z łóżka to była dla mnie katorga. No ale w takiej sytuacji no nie można było się poddać, no pff, nie da rady. No to jest ewidentny trening, do którego warto by było zmyć makijaż.